Dzień dobry, tutaj siódmy odcinek z Transport Fever. Tutaj Kubulek 142. I cóż, tutaj jak widzicie zrobiłem sobie już wstępną przymiarkę do tego przemysłu pierwszego. No i cóż, teraz szukamy tutaj, sobie znalazłem, o, właśnie tutaj w tym miejscu, tylko tu może być mały problem. Ale to zaraz zobaczymy. Stawiamy sobie końcowy, największy. Jak widzicie, straszna różnica terenu, więc jednak chętnie bym znalazł sobie jakiś inny, na przykład tutaj, na przykład ten. Tu już nie łapię, tu też nie, tu już łapię, czyli tutaj trzeba było wstępnie obrócić jakoś tak. W sumie tu dwuperonowy starczy, myślę, że spokojnie. Okej. Więc lecimy sobie torem. Sztuk raz i tu sztuk dwa. Że to tak by nie zaprądziło? No. Nie bardzo, z tego co widzę. Znaczy ten tor dalszy jakby. Jeszcze w miarę tak. Ale ten drugi to już nie bardzo. O, i teraz by trzeba było tu go wprowadzić jakoś. O, i teraz ładnie go widać. A tu dlaczego znów nie? I dlaczego tak niby jest? Dobra, tu idzie idealnie od tego miejsca. No jak to zbyt duża krzywizna, halo? Ale ta gra jest czasami kurde uparta. Taka anarchia tu by się zaiste zdała. O, teraz prądzi, dobra. Teraz tu jeszcze jakiś semafor. Tu w sumie też. Tu. Okej. Na razie się, wiecie, tymi pozostałymi semaforami to nie przejmujemy. To na razie ten temat olewamy. I tu jeszcze jakiś taki rozjaździk, tak w razie czego. Okej, tu jeszcze tylko jeden semaforek. No i cóż, wejście mamy. Punkt pobierania stafu. Teraz tylko jeszcze punkt odbierania by trzeba było tutaj zaopatrzyć w coś takiego jak semaforki. Żeby te pociągi w ogóle wiedziały, co się dzieje. Tutaj wjazdowy jeden. No i myślę, że na tym jeden to się chyba skończy. To się potem okaże. Bo to na pewno na jednym się wątpię, że skończyło. To jest ogólnie za dużo tych peronów, a za mało semaforów. No. A. To teoretycznie przez tory chcę przejść. A gdybym ja to chciał wprowadzić tutaj tak. No widzę, że nie bardzo. Dobra, to są towarówki, to tu prędkości nie są zbytnio jakieś takie ultra super ważne. Wiecie, ważne, że tam jakieś tam zachować, ale no żeby jakieś kosmiczne to one, wiecie, no nie były. Po co towarówką kosmiczne prędkości? Tu jest jeden mały problem. Bo tu stoją semafory, więc tu dopiero tu by trzeba było to robić.
Okej. O. O. O, akurat cysterna nowa. No i co, teraz tu jakieś semaforki jeszcze zdałoby się dostawić. Dobra. Tutaj na pewno wyjazdowy jakiś. Tutaj taki ogólnikowy. Tutaj jeszcze jest jeden. No i myślę, że gdzieś tutaj jest jeden, no. No ale to jeszcze nie koniec przygód, bo tu jeszcze trzeba by było w jakby drugą stronę tor. Dobra, to się zaczyna mniej więcej tutaj. Nie, przy słupie. No okej. Dobra. Teraz to jakoś to w ten mostek by trzeba było wpiąć. Może nie tym torem, tylko tym. O. Tym torem tu się spróbujemy jakoś podpiąć. Dlaczego to tak nie chce? No to cóż, będzie chyba trzeba to zrobić tak. I to się znów robi jakby pod. A my nie chcemy pod, tylko my chcemy tak jak to idzie. Nie bardzo chyba. Czasami taka anarchia zaiste by się tu zdała. Byłaby o wiele lepsza. Jaki znów problem? Ale to tak czasami ma ze sobą problemy majestatyczne. No jaki tu znów problem? Konflikt. Jaki znów konflikt, jak to jest równo niby. Jezus. Nie trzeba jakoś inaczej tu wpiąć. Dobra, może wcześniej zaczniemy kręcić tutaj, o. Przykładowo gdzieś tu. Ten typ mostku, dobra. Okej. No to znów idzie pod. Nie, ja tak nie chcę. Ja chcę, żeby to się wpięło jakby tu na równo z tymi torami. Halo. Gro. To znów będzie szło pod. Chyba, że mam lepszy pomysł. Jak tak gra nie chce ze mną współpracować, to zróbmy tak. Tylko najpierw z tego toru. W sumie gdzieś stąd, o. No i co? Będą jakieś teraz konflikty? Bo co? Czemuż niby ten konflikt tutaj występuje? No dobra, przykładowo dajmy takie coś. No okej. No i teraz działa. Dobra, teraz tym torem tutaj. Bo tu będą, widzę, takie ultraostre zakręty. No i trudno, to są tylko towarówki.
To ma tylko jeździć ze stawem i dowozić staw. Dobra. To tutaj na pewno jakiś wjazdowy. Tutaj po drodze jedna para i tutaj... Tutaj na pewno tu, w tym miejscu. Tutaj. No i gdzieś tutaj myślę, no. I tak będzie dobrze. Ten będzie można przesunąć tutaj ogólnie ten. Okej, i już jakby pierwszą linię można tworzyć tutaj. Więc pierwsza linia by sobie szła z tego peronu na ten. Może być i tak, mnie to tam nie interesuje, jak ona tam jedzie. W miarę by dobrze było. No to co, kupmy jakiś tutaj ciapunk towarowy. Ten ile jedzie? 125. No, można zrobić tak. A to do góry, te dwie lokomotywy mają być połączone. I na linię 19, proszę. Teraz zobaczmy w ogóle, jak ten pociąg wygląda. Okej, no jest w miarę mraźny taki. Dwie lokomotywy teraz na bank powinny dać radę. Te wagony czy pełne czy puste nie powinny robić na tych dwóch lokomotywach wrażenia. No co, my teraz musimy tutaj jakoś to wpiąć gdzieś. Żeby to miało jakikolwiek sens i logikę. Bo to, że my to zrobiliśmy, to jedno, a to jeszcze tu gdzieś trzeba wmontować. To jest potrzebne na pewno do przemysłu. Więc myślę, że jak to się wmontuje tak, tym się podjedzie tutaj. Się to spróbuję wpiąć tak. I teraz to się spróbuję wpiąć tutaj. I automatycznie z tego toru jeszcze tutaj. Jeszcze tak. To w teorii to powinno zadziałać. Teraz jeden na pewno semafor tutaj. Jeden tutaj. I jeden tutaj. A tu zrobimy najwyżej... Czy to zadziałało dwustronny? No nie bardzo. Trzeba by go było jeszcze raz. Halo, semafor. Nie. No to jak to działa, że... Jeszcze jest ten semafor. Nie wiem, o co się rozchodzi, ale dobra. Nie wiem, o co się rozchodzi, ale dobra, niech będzie. I czy ten pociąg w ogóle coś... Coś jeździ z tym tematem? A jakiś temat już tam czeka, widzę. No dobra. W miarę się uwija z tym rozjazdem. No dobra, coś tam wozi. Czyli my teraz coś tam zacząć musimy wywozić, bo inaczej będzie źle. Gdzie to jest? Dobra, już jakaś tam produkcja jest. To by teraz dało się coś tam wywozić.
Więc myślę, że z tej okazji można tutaj postawić jedną zeznię gdzieś. Na przykład tutaj. Niech ten tor sobie wjeżdża chociaż. O, na przykład tutaj. Dobra, jest to w miarę sensem, jest. Jest. Teraz kupmy sobie pociąg drugi. Myślę, że taki sam będziemy kupować. Gdzie są wagony? Tutaj. Myślę, że troszkę mniejszy. I stąd bierzemy sobie jedną linię. Tutaj do tego naszego dworca. O. No i po milionie on przywozi ten pociąg nasz towarowy. Teraz ci tu muszą ogarnąć, że jakiś pociąg w ogóle do miasta wjeżdża. Tu myślę, że semafor będzie można bliżej postawić, bo jednak tamten jest trochę za daleko. Jest pewnego rodzaju problem. Dobra, to zaraz myślę, że te pociągi powinny się ogarnąć. I myślę, że tu więcej będzie można po drodze semaforów nastawiać, bo... No jednak te towarówki są trochę wolniejsze niż te nasze pociągi. Niż te nasze ciepłągi, no... Wiadomo, no pasażerskie, no. I mogą mieć mały problem. Tutaj myślę, że więcej peronów nie będzie trzeba. Niedługo skończymy tę serię, bo to przez tak ogólnie przez przypadek wybrałem nie dużą mapę, a małą i... No, tu już tylko sam przemysł został. I wszystkie miasta, jak wiecie, mamy podpięte do siebie, więc no... Dobra, jak tam nasza towarówka, coraz więcej stawu chodzi. Teraz to będzie trzeba coraz więcej tego, jego odbierać. Ja się tylko tak na szybko napiję, bo mi aż zaschło od wrażenia karta. Dobra, one se tu powinny właśnie to ładnie ogarniać, się na razie mijać. Póki dużo strasznie pociągów nie mamy. No, 1,5 miliona. Za 55 sztuk. Co to w ogóle jest? A, ropy naftowej. No i tak ładnie se te ciepłągi jeżdżą. No. No i teraz miasto powinno być zadowolone. Dobrze, także... O! Chyba zdążyłem. Także tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Miłego oglądania. I co, widzimy się chyba w następnym odcinku. A może i w live, nie wiem. Nie wiem, co tam będzie, jak tam. No cześć wszystkim.